bardzo strasznie tęskniłyśmy za Skandią. Prawie 7 miesięcy przerwy było. Skandia Marathon Lankin to jest jedna wielka rodzina. W Warszawie się to rozpoczęło i trochę załapałem, no i teraz lecę tutaj. My już byliśmy w Warszawie, także numerki są, trzeba je tylko aktywować. Dla mnie jeżdżenie na rowerze jest po prostu odpowiednikiem leżenia na kanapie przed telewizorem. Rower jest moje życie. Świetne, no i aż żal tego nie wykorzystywać, także dzisiaj jest prawdziwe święto. W Bytowie na pewno będę. Do Bytowa na pewno też zawitam. Bytów jest to moja rodzinna miejscowość. Tutaj zaczynałem swoją karierę w klubie Baszta Bytów. Przyjechać na Skandię i sprawdzić swoje możliwości. Ścieżka. Ogień dzisiaj był. Zadowolona jestem z siebie, że przyjechałam jednak. Że rower nie został gdzieś w lesie. Polecam każdemu, to jest cudowny sposób na spędzenie wolnego czasu, na poprawę kondycji i na poprawę dobrego samopoczucia. Sołectw, zamek w Krokowej, kilka fajnych miejsc, dużo ścieżek, dużo lasów. Te błotko, te kałuże, trasa była fajnie urozmaicona. Nie ma nic wspanialszego jak właśnie pokazanie, że można jeździć na rowerze po naszych zagłębiowskich terenach.
akurat kilka trasów na Browie zrobionych, kilka szlaków, ale typowo MTB. Świetna organizacja, super zabawa, dzieciaki się cieszą, także wszystko gra. Z roku na rok coraz więcej ludzi, fantastyczna organizacja. No, to naprawdę jest bardzo krzepiące i ogromne nadzieje na kolejne edycje.